proszę Państwa, utrzymujemy taki format jak do tej pory, to znaczy Państwo mogą do nas pisać na czacie, mogą pisać również za pomocą tego panelu Q&A. My będziemy odpowiadać, przy czym czasami może się to nie dziać nie dziać w czasie rzeczywistym. Także proszę to wziąć pod uwagę. I dla porządku od razu dodam, że po tym spotkaniu, po przeglądzie zasobów i narzędzi badawczych, w tym pokoju, w którym się znajdujemy, będzie swoje badania prezentował profesor Jarosław Woźniczka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaś w potoku B Michał Gajek będzie mówił o zastosowaniach rozwiązań wordnetowych w badaniu zapożyczeń i reliktów leksykalnych na przykładzie slawizmów widisz, przy czym osoby zainteresowane prezentacją Michała Gajka o języku jidysz będą proszone o przejście do potoku B. My, przypominam, jesteśmy w potoku A, trzeba będzie przejść do potoku B. Tam znajduje się, Państwu wysłałem zestaw z linków razem z hasłami potrzebnymi do logowania się i ja w tym momencie oddaję głos Marcinowi. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marcin Oleksy. W naszym zespole jestem odpowiedzialny za tworzenie zasobów, które później będą wykorzystywane przez naszych specjalistów do tworzenia narzędzi poprzez uczenie na bazie tych zasobów albo testowanie rozwiązań na podstawie tego, co razem z zespołem lingwistów czy w ogóle anotatorów przygotowaliśmy. Stąd to pytanie, czym jest korpus, które padło już na początku naszego spotkania, jest mi bardzo bliskie i co jakiś czas zadaję sobie to pytanie i odpowiedzi bywają z dnia na dzień różne. Razem z Janem Wieczorkiem przedstawimy teraz Państwu w taki bardzo skrótowy sposób podstawowe zasoby i narzędzia badawcze, które są udostępniane w ramach infrastruktury Clarin.pl. Nie będzie to na pewno przegląd wyczerpujący. Będziemy starali się, żeby w kolejnych częściach naszego spotkania pojawiało się więcej narzędzi, żeby te narzędzia, o których będziemy mówić teraz, zostały przedstawione w bardziej wyczerpujący sposób. Nawet biorąc pod uwagę to, że nie będziemy w stanie przynajmniej teraz przeprowadzić takich stricte warsztatów, gdzie byśmy mogli przećwiczyć działanie tych narzędzi na żywym materiale, najlepiej jeszcze na Państwa tekstach. Niemniej tak jak też już wspominał profesor Piasecki, takie warsztaty w takim węższym gronie są przez nas planowane i również ich nie możemy się doczekać. A więc zaczynajmy. Zacznę od tematu, który już właściwie został wywołany, od tworzenia i przetwarzania korpusów. Co jakiś czas i jako taką inspirację do kolejnych części tego, co będę mówił, będę starał się pokazywać pytania, które otrzymaliśmy od Państwa na etapie zapisów na to spotkanie i starając się tym samym pokazywać przynajmniej częściowo odpowiedź, jaką może Clarin.pl dać na te pytania. Pierwszym z takich pytań, które padło, jest pytanie, jakie narzędzia mogą usprawnić budowanie cyfrowych baz danych. Ja to pytanie jeszcze rozszerzę, tak? Po pierwsze, w jaki sposób, jak ja mogę to robić, żeby budować bazę tekstów? Ja tutaj używam specjalnie słowa tekst, z tego względu, że tutaj głównym punktem naszego zainteresowania są korpusy. Niemniej to może dotyczyć również innego rodzaju baz danych dla humanistów. Tak? To mogą być słowniki, gramatyki, tak? To mogą być różnego rodzaju opisy języka. Dlaczego zadaję to pytanie, jak budować bazę tekstów? No też z tego względu, że do dzisiaj spotykamy się z czymś takim, że nasze dane gromadzone są na komputerach, na przykład, którymi dysponujemy w domu, tak, na naszych
prywatnych dyskach, gdzie są narażone na różnego rodzaju perturbacje. Myślę, że każdy z nas ma różne doświadczenia właśnie z przechowywaniem i budowaniem bazy na własnym sprzęcie. Drugie pytanie, czy ja mogę robić to wspólnie z innymi naukowcami w ramach jakiegoś zespołu, który na przykład w ramach projektu powstał, tak? No i właśnie, gdzie gromadzić te pliki, skoro są miejsca, które nie dają odpowiedniej gwarancji, tak, na to, że te pliki, że to, co zgromadzę, to ta moja praca nie, po prostu nie zginie, tak, nie zostanie w jakiś sposób uszkodzona. No i pytanie, które już wiąże się z tym, co później, tak? Zgromadziłem coś, przygotowałem jakieś coś, co my nazywamy zasobem, to słowo się często pojawia w tym, co my mówimy. Przygotowałem jakiś zasób i chciałbym się nim podzielić, tak? Może to być kwestia udostępnienia moim współpracownikom, a może to być kwestia udostępnienia gdzieś dalej, gdzieś puszczenia tego gdzieś w świat, po to, żeby inni naukowcy mogli wykorzystać efekty mojej pracy, żeby mogli nawiązać ze mną współpracę, czy dla jakichś innych celów. I częściowo na te pytania i na to pytanie pierwsze, to pochodzące z formularza zgłoszeniowego, dają odpowiedź Clarin Cloud, czyli nasza chmura, którą dajemy Państwu do dyspozycji, i repozytorium DSpace. Ja je pokazałem w jednym miejscu, na jednym slajdzie, żeby pokazać, że znaczna część tego, co oferują te dwa systemy, to są rzeczy wspólne, ale one również różnią się między sobą, na co też chciałbym zwrócić uwagę. Chmura Clarin, czyli mówiąc tak ogólnie, po prostu miejsce na takim wirtualnym, miejsce na dysku, tak, które uzyskuje się automatycznie po zalogowaniu do naszych serwisów, to jest coś na kształt czy dysku Google'a, czy innych systemów do przechowywania danych gdzieś zdalnie. Z tym, że ono jest przez nas prowadzone i zapewnia takie rzeczy, które niekoniecznie zostaną zapewnione przez te inne systemy. Tak, czym się charakteryzuje Nextcloud, czyli ta chmura danych, chmura do przechowywania danych i gromadzenia tych danych, którą oferujemy? Po pierwsze, dostęp do tych danych jest autoryzowany, tak? Żeby uzyskać dostęp do tej chmury, trzeba się zalogować u nas, co jest, cały czas podkreślamy, darmowe, zwłaszcza jeśli prowadzona jest po prostu działalność naukowa. No i to, co się wiąże później z tym autoryzowanym dostępem, to, że ta przestrzeń, w której się poruszamy, jest prywatna. Tak? To, co my tam gromadzimy, domyślnie jest tylko dla nas. Nikt do tego nie ma wglądu, więc korpus, jakikolwiek inny zbiór, jeśli nie jest jeszcze gotowy, żeby ujrzeć światło dzienne na przykład, to po prostu tego światła dziennego nie ujrzy. Niemniej mamy możliwość dzielenia się plikami, czy wspólnego budowania zasobów, na przykład wspólnego rozbudowywania folderu z innymi użytkownikami. Możemy to robić zarówno, będziemy mogli zarówno udostępniać czy foldery, czy pliki bezpośrednio innym osobom, które mają konto w systemie, jak również dzielić się tym za pomocą generowanych przez system linków, które mogą być również opatrywane hasłem, co również zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie szczególnie się zwraca uwagę na ochronę danych, jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, którą daje, albo jedna z takich ważniejszych rzeczy właściwie, którą daje ta nasza chmura, a której nie spotkamy w innych tego typu systemach, jest to, że jeśli już umieścimy w tym systemie pliki, możemy
przetworzyć je, nawet wstępnie, tak, na zasadzie takiego rozeznania, co, z czym właściwie mamy do czynienia, z wykorzystaniem niektórych naszych narzędzi do przetwarzania języka. Na przykład takich narzędzi jak tagger morfosyntaktyczny, który każde słowo wchodzące w skład tekstu będzie opatrywał informacją fleksyjną, tak? Czyli mamy już możliwość takiej wstępnej pracy na tych tekstach, nawet jeśli ten korpus jeszcze nie jest gotowy. I podobne funkcjonalności są możliwe dzięki naszemu repozytorium, do którego również dostęp jest autoryzowany. Mówię tutaj o dostępie, który wiąże się z umieszczaniem w tym repozytorium, tak? Osoby, które chcą przeglądać to, co w tym repozytorium się znajduje, nie muszą mieć konta, ale jeśli chcemy coś nie umieścić, takie konto musimy założyć. I również możemy przetwarzać teksty, które umieściliśmy w tym repozytorium za pomocą naszych narzędzi do przetwarzania. Możemy przenosić te teksty pomiędzy różnymi systemami, na przykład eksportować nasz korpus do wyszukiwarek korpusowych albo do narzędzia, które umożliwi anotację tekstów, czyli jak już umieścimy nasz korpus w repozytorium, możemy później rozwijać ten korpus poprzez wykorzystanie innych narzędzi, co się dzieje bez konieczności jakiegoś przelogowywania się, instalowania jakichś aplikacji. Więc to jest rzecz ważna z punktu widzenia tworzenia korpusu czy jego rozwijania. A to, co jest związane z repozytorium stricte, jest to, że właśnie publikując tam dane, już je upowszechniamy, tak? Już dajmy możliwość wglądu do tego, co zostało opublikowane, i na przykład w ten sposób może zostać opublikowany już korpus tekstów gotowy. Każdy zasób jest w sposób standardowy opisany metadanymi, co później może być interpretowane przez takie systemy jak na przykład VLO, które wspominał Maciej Piasecki, tak, czyli systemów, które bazując na metadanych będą w stanie dać nam odpowiedź, które systemy są dla nas, które korpusy na przykład mogą być dla nas interesujące. Tutaj widzimy screen, tak, pokazane taką stronę startową repozytorium, które znajduje się na stronie clarin.pl/eu/przez DSpace, i widzimy, że oprócz listy zasobów mamy możliwość, to co tutaj znajduje się po lewej stronie, tak, mamy możliwość przeglądania po wyszukiwania tak zwanego facetowego, czyli z użyciem kategorii zdefiniowanych wcześniej, takich jak auto, temat, prawa, język, typ zasobu, możemy filtrować to co nam prezentuje repozytorium. No i po odnalezieniu zasobu, który nas interesuje, możemy dojść do bardziej szczegółowych informacji na temat tego zasobu, czyli tych metadanych, które zostały ustandaryzowane, tak. Po prostu zachęcamy do tego, żeby korpusy opisywać w systematyczny i bardzo podobny sposób, tak, żeby to dawało jakąś spójność i było czytelniejsze dla innych. Tu znowu widzimy fragment tego repozytorium, tego, co tutaj, to jest akurat fragment mojego repozytorium. Ono znajduje się na stronie nextcloudclarin.pl/eu. Widzimy, że ono jest dużo prostsze. To jest po prostu zbiór folderów, w których znajdują się już konkretne pliki. To nie muszą być pliki tekstowe, właściwie tam można przechowywać różnego rodzaju pliki. Przecież zresztą korpusy to nie zawsze są, przynajmniej w tej pierwszej fazie, pliki tekstowe. To mogą być również obrazy czy pliki dźwiękowe. No i menu po lewej stronie pokazuje, co możemy zrobić, na przykład w zakresie dzielenia się z innymi użytkownikami. Pytanie drugie. Jakie jest praktyczne zastosowanie wyszukiwania w określonym zbiorze? Co i jak można zrobić?
No i znowu rozszerzam to pytanie. Jak uzyskać odpowiednio przetworzony korpus? Bo nie w każdym korpusie przecież mogę w sposób bardziej skomplikowany wyszukiwać interesujących mnie rzeczy. Które narzędzia umożliwiają takie wyszukiwanie i jak z tych narzędzi korzystać? Takie dwa podstawowe narzędzia, o których będziemy mówić po południu, to jest kontekst i korpusomat, czyli narzędzia, które są wyszukiwarkami korpusowymi o bardzo zbliżonej funkcjonalności. Kontekst jest wyszukiwarką zintegrowaną z repozytorium DSpace, czyli każdy korpus znajdujący się w DSpace może być po kliknięciu przeglądany przez nas w kontekście. To, co jest istotne, również za pomocą jednego kliknięcia te teksty są przetwarzane do takiej postaci, która umożliwia to bardziej skomplikowane wyszukiwanie, tak? Bo to nie jest już ten etap, gdzie mamy chociażby jakiś plik w Wordzie i używamy klawisza skrótu Ctrl F i szukamy interesującego nas słowa, tylko dzięki temu, że ten tekst już jest wzbogacony o anotacje, jakieś dodatkowe informacje na temat słów. Możemy te informacje wykorzystywać używając języka zapytań. Tutaj wyświetliłem fragment tekstu przetworzonego przez nasze narzędzia. No to, co tutaj widzimy, to właściwie informacje na temat jednego słowa znajdującego się w korpusie, czyli słowa sztuki. I dzięki temu, że w sposób automatyczny został on przetworzony, wiemy, że formą bazową tego słowa jest sztuka, że występuje ono, że jest to rzeczownik, który występuje w tym tekście w liczbie pojedynczej, w dopełniaczu i ma rodzaj żeński. Tak? I to są informacje, które w sposób automatyczny możemy uzyskać na temat każdego słowa znajdującego się w naszym korpusie. To, co widzimy poniżej, to są anotacje, które możemy również dodawać w sposób nawet ręczny, wykorzystując Inforexa, czyli system do takiej ręcznej anotacji, o którym też będziemy mówić. W tym przypadku na przykład jest to informacja, że to jest sztuka w znaczeniu pierwszym ze słowa sieci, tak? Czyli podpięcie do zewnętrznego słownika, który już będzie ujednoznaczniał nam sensy słów. Dzięki takim narzędziom możemy stosować skomplikowany, to znaczy wykraczający poza proste zapytanie o słowo język zapytań, tak jak na przykład SQL. I możemy generować różne wyniki w postaci konkordancji, list frekwencyjnych, kolokacji i te dane eksportować na przykład w postaci plików CSV, które możemy oglądać na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Kolejne pytanie. Jakie są sposoby wykorzystania narzędzi w kodowaniu treści, analizie częstotliwości pojawiania się kodów? Tutaj też taka terminologiczna uwaga, o niej też wspomniane było na początku. Rzeczywiście często na to samo mówimy różnymi słowami i czasem pojawia się termin kodowanie, taki bardziej właściwy na przykład socjologii. W naszym kontekście mówi się raczej o anotacji, pojawia się też termin też tagowanie, czyli dodawanie informacji dodatkowych do tekstu, do jego fragmentów, czy do całości. No i pytanie, czy te możliwości kodowania, czy notacji są ograniczone? Czy ja również mogę pracować w zespole nad korpusem, gdzie ja chcę kodować treści, anotować je? No i czy te narzędzia do znakowania są samotnymi wyspami, czyli czy muszę na przykład coś instalować u siebie na komputerze i właściwie nie jestem w stanie skorzystać z innych narzędzi, które pozwalałyby mi pracować z tekstem? Odpowiedzią na to pytanie jest chociażby system Inforex, który służy nam do tworzenia korpusów anotowanych właśnie w sposób ręczny. On jest zintegrowany z infrastrukturą Clarin.pl, przede wszystkim z repozytorium, również z chmurą Clarin Cloud, ale z takimi narzędziami również jak tagery czy narzędzia do rozpoznawania nazw własnych, bo z poziomu Inforexa mogę również
otagować teksty, tak? Mogę zobaczyć, co narzędzia, które w sposób automatyczny coś rozpoznają, są mi w stanie powiedzieć i jakie fragmenty tekstu oznaczyć. Dostęp jest również przez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalowania czegokolwiek. Jest on autoryzowany i możemy dowolnie definiować zakres tego dostępu, nie tylko na poziomie korpusu, ale również uprawnień, konkretnych uprawnień użytkowników. Podczas anotacji możemy wizualizować strukturę, jeśli to jest potrzebne, na przykład w przypadku konwersacji. Wspieramy taką typ anotacji 2 plus 1, który pozwala nam uzyskać taką spójną anotację, gdzie dwie osoby pracują niezależnie nad tym samym tekstem, a trzecia osoba później rozwiązuje niespójności, które się pojawiają. Każdy użytkownik może właściwie dowolnie definiować swoje warstwy anotacji. I tutaj właściwie jest totalna wolność, chodzi przede wszystkim o to, żeby to gdzieś było, co jest ważne, żeby zawsze powstawały wytyczne, specyfikacja, która mówi, co należy rozumieć pod określoną kategorią. No i również my, oprócz tworzenia własnych anotacji, możemy korygować to, co zostało zanotowane w sposób automatyczny, na przykład rozpoznane przez narzędzie do rozpoznawania nazw własnych. No i tutaj możemy powoli przejść do tego, jakie korpusy są dostępne w ramach naszej infrastruktury, które już zostały w jakiś sposób przetworzone, czy automatyczne, czy ręczne. Pierwszym z takich korpusów jest Chronopress, korpus polskiej prasy z lat 44-64, co jest ważne, on jest korpusem równoważonym. Tutaj dbać o to, żeby te informacje były zbalansowane. To jest korpus próbek, jakichś fragmentów artykułów, między innymi z tego względu, żeby była równowaga pomiędzy reprezentacją w poszczególnych, pomiędzy poszczególnymi czasopismami czy latami. Te próbki są znormalizowane i uporządkowane według czasu publikacji i opatrzone odpowiednimi metadanymi, co daje możliwość odkrywania i badania dynamiki wydarzeń, zjawisk językowych przedstawianych w pewnym okresie, to nazwa chronopres. Mamy możliwość śledzić, jak zmieniało się w latach na przykład użycie jakiegoś słowa. Dodam, Marcin, jeżeli mogę, jasne. Dodam, że dzisiaj o godzinie 13 w Toku A profesor Adam Pawłowski, który jest głównym projektantem, w ogóle ideodawcą i również wykonawcą chronopresu, będzie opowiadał o nim. O godzinie 13 w Potoku A zapraszam serdecznie. To jest bardzo interesująca sprawa. Chronopress dał nam również wizję nowego narzędzia, jakim jest chronokorpus. To jest tak naprawdę interfejs do prezentowania korpusów o charakterze diachronicznym, takich korpusów, gdzie teksty są z jakiegoś powodu uszeregowane według metadanej czasu. I dzięki temu możemy przedstawiać pewne zjawiska właśnie w osi czasowej dla pewnych nauk, dla pewnych grup nauk wręcz. Myślę, że jest to sprawa kluczowa i możliwe jest stworzenie jakby na obraz chronopresu stworzenie innych rodzajów korpusów. Czyli jeżeli dysponują Państwo na przykład, strzelam, zbiorem listów od jednego nadawcy, które to listy były w jakimś szeregu czasowym ułożone, jesteśmy w stanie zrobić korpus, na którym właśnie one będą uszeregowane w taki czasowy sposób. Będziemy również mogli dynamikę zmian na przykład słownictwa w tych listach badać. To jest oczywiście tylko przykład z tymi listami. Materiał może być dowolny. Ok, i to tyle. Zapraszam o 13:00. Na pewno więcej można będzie od profesora Pawłowskiego usłyszeć na ten temat. Dziękuję. Zresztą znaczna część tego, co mówimy, jest to pewna forma takiego zapowiedzenia treści, które w sposób bardziej szczegółowy będą opisywane później. Trochę innego typu korpusami są tak korpusy języka mówionego, które w naszym przypadku są gromadzone jako spokes i to z kilka zbiorów polszczyzny konwersacyjnej, które zostały pozyskane przez
grupę badawczą Pelkras z Uniwersytetu Łódzkiego. Niedawno też wszedł w skład tych korpusów Korpus Mowy Wrocławia, który tutaj u nas przez pracownię polszczyzny mówionej Uniwersytetu Wrocławskiego został przygotowany. Mamy również udostępnione korpusy równoległe, zarówno polsko-angielskie w postaci paraleli, czy haska, czyli bazy najczęstszych połączeń wyrazów, które zostały wygenerowane z polskich i angielskich referencyjnych korpusów językowych, jak również korpusy polsko-bałtyjsko-słowiańskie, tak, które są udostępniane za pomocą przeglądarki Kontekst. Te wcześniejsze mają swoje dedykowane przeglądarki, które również umożliwiają wyszukiwanie i osiągnięcie interesujących rezultatów. No i w końcu sami również pomagamy tworzyć korpusy równoległe, udostępniając różnego rodzaju narzędzia. Kolejne miejsca, w które będziemy wędrować i które Państwu udostępniamy w ramach naszej infrastruktury, to są narzędzia do wydobywania metadanych czy innego, w ogóle informacji z tekstu, takie jak rozpoznawanie wystąpień nas własnych. I cały czas pracujemy nad narzędziami, które będą to robiły w coraz doskonalszy sposób. I tutaj Paul Dippner, narzędzie, które jest w tym momencie dostępne na życzenie, to jest kolejny system, nad którym pracowaliśmy, który daje jeszcze lepsze wyniki w tym rozpoznawaniu. Rozpoznajmy słowa kluczowe i też pracujemy nad rozwojem tych narzędzi, co może znacząco usprawnić pracę chociażby w opatrywaniu tekstów metadanymi takimi bibliotecznymi, tak, czyli umożliwiającymi etykietowanie, wyszukiwanie dokumentów po słowach kluczowych. Funkcjonuje również narzędzie do rozpoznawania znaczeń słów, tak, do ujednoznaczniania sensów słów, które bazuje na naszej słowosieci. Nazywa się Vocedon i ono może w tym momencie jeszcze nie ma takiej skuteczności, jakbyśmy chcieli, do jakiej dążymy. Niemniej daje ona już, ta skuteczność prezentowana, no, daje już podstawy do wyciągania jakichś wniosków, zwłaszcza na większych korpusach. Udostępniamy również narzędzia do analizy statystycznej tekstu na poziomie leksykalnej. Tak, jedną z takich flagowych aplikacji jest aplikacja LEM, która powstała przy współpracy z humanistami. Właściwie kolejne funkcjonalności tego narzędzia powstawały dzięki temu, że pojawiały się głosy, które mówiły, co byłoby przydatne na przykład w analizie literaturoznawczej. Narzędzie do wydobywania związków wyrazowych, tak jak Mewex czy Termo.pl, tak? No i w końcu narzędzia do statystycznej analizy semantycznej już tekstów, tak, na przykład stylometrycznej, takie jak Websty, czy modelowania tematycznego. I Janku, ja już Ci teraz oddam głos. Myślę, Marcinie, że w tym momencie musimy przerwać nasz syntetyczny przegląd